Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia minęły i morza już nie ma. I miasto święte, Jeruzalem nowe, ujrzałem wstępujące od Boga, przystrojone jak oblubnica zdobna w klejnoty. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł siedzący na tronie: oto wszystko czynię nowe. I rzekł mi: stało się. Jam alfa omega, początek i koniec. Ja spragnionemu dam darmo pić ze źródła wody życia. Zwycięzca to oddziedziczy i będą mu Bogiem, a on będzie synem. Oto Słowo Boże. Jezus, widząc tłumy, wszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.
głębokości do Ciebie wołam, Panie, Panie, wysłuchaj głos mój. Nachyl swe ucho na głos mego błagania. Bóg miłosierny daje odkupienie. Jeśli zachowasz pamięć o grzechu, Panie, Panie, któż się ostoi, ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono. Bóg miłosierny daje odkupienie. Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego Słowie, dusza moja oczekuje Pana, bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pan. Bóg miłosierny daje odkupienie. U Pana bowiem jest łaska, u Niego obfite odkupienie, On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów. Bóg miłosierny daje odkupienie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Bóg miłosierny daje odkupienie. Za poległych, spoczywających tutaj lotników odmówmy modlitwę pańską i zdrowaś. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módlmy się. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Boże, pokornie Cię prosimy, abyś łaskawie wprowadził do miejsca radości, światłości i pokoju polskich lotników Halifaxa, których z tego świata wezwałeś do siebie. Niech dusze ich nie doznają cierpień, a gdy nadejdzie dzień zmartwychwstania, racz ich Panie wskrzesić i daj im nieśmiertelne życie z Tobą w Królestwie Wiecznym. O to Cię prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panu, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
Zapraszamy na poczęstunek do piętle lokalu na poczęstunek. Dziękuję.